Kurde, daleko ta kamera nagrywania nawet nie idzie włączyć. Dobra, teraz to było tu. Podobno nie zawsze odpala za pierwszym razem. Jedziemy. Światła są, klima może być, start. Fiu. Ej, ale centralnie miejsca tu, a miejsca. Warning, tire pressure check, not functioning. Okay, thank you very much. I will check it. Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną samochód, który był upragniony przez większość moich widzów, a także długo wyczekiwany przeze mnie, ponieważ to jest jeden z najładniejszych minivanów, jaki kiedykolwiek powstał w tym segmencie. Jest to wiadomo, Renault Espace czwartej generacji. Nie miałem specjalnie dużo czasu, żeby przygotować się do tego testu przed znalezieniem tego egzemplarza, który znalazłem dosyć szybko. No ale niemniej jednak coś postaram się Wam opowiedzieć z pamięci o tym samochodzie i mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Tymczasem, jak zwykle, jedziemy z tematem. W przypadku Espace'a i jego historii jest pewien spór dotyczący tego, co było pierwsze. Czy Espace, czy Voyager? No to jest mniej więcej dyskusja taka, jak co było pierwsze, jajko czy kura. Samochód tak naprawdę narysowany już w połowie lat 70. Szefostwo Renault oraz szef koncernu Matra, który współpracował wtedy z Renault, byli zainspirowani po wizycie w Stanach Zjednoczonych właśnie tym, co jeździło po tamtejszych drogach i chcieli zbudować takie auto na rynek europejski. No dlatego zaczęły się prace już właśnie w połowie lat 70. Tak naprawdę Chrysler wyprzedził Espace'a, jeśli chodzi o lata produkcji, ponieważ powstał rok wcześniej. W 84 roku właśnie za sprawą szefa Matry ten projekt ujrzał światło dzienne i ruszyła jego produkcja. Za właśnie projekt nadwozia i wyglądu samochodu odpowiadał właśnie koncern Matry. Tak samo za jego budowę, bo budowany był w fabrykach Matry, a za mechanikę tylko odpowiadało Renault. Pierwsza generacja tego samochodu była produkowana właśnie od roku 84 do roku 90, gdzie w 88 roku przeszła drobny lifting do opcjonalnego wyposażenia. Dołączyły również wersje z napędem na cztery koła, tak zwane wersje Quadra. A w roku 89 dołączyła wersja, która miała opcjonalnie samopoziomujące się pneumatyczne zawieszenie. Druga generacja Espace'a powstała w roku 91. Samochód, który był produkowany do roku 98, choć w 96 już pojawiła się na rynku trzecia generacja. Druga generacja zasłynęła jakby z dwóch rzeczy w Europie. Po pierwsze, był to pierwszy europejski minivan, który był dostępny z sześciocylindrowym silnikiem. Pod maskę mógł trafić silnik 3-litrowy silnik V6 konstrukcji Renault. Wtedy, kiedy na przykład inni producenci jeszcze nie mieli minivan, i nawet nie mogli pomyśleć o tym, żeby do swojego minivana w Europie wsadzić V6, Francuzi już ją mieli. I ten samochód też był całkiem żwawym pojazdem. Miał 153 konie mechaniczne mocy, najczęściej w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów występował, więc nie był jakimś super sprinterem, ale V6 była. Samochód zasłynął też z drugiej rzeczy. Otóż na dziesięciolecie Espace'a stworzono wersję tego samochodu, która była wyposażona w silnik z Formuły 1, tak, z bolidu Williams Renault. Pod tylną klapę trafiła jednostka napędowa 3,5 litra V10. Zbudowano dwa tego typu auta. Kiedy został on stworzony, to nawet jeździły przez jakiś czas po torach i takie zdjęcia można gdzieś tam jeszcze spotkać, a może nawet filmy z tym samochodem. Wszystko to sprawiło, że druga generacja Espace'a występowała jakby w trzech wersjach napędu. Auto, które standardowo miało przedni napęd, auto z opcjonalnym napędem na cztery koła i auto z tylnym napędem. To właśnie wyposażone w silnik z Formuły 1. Trzecia generacja Espace'a pojawia się w roku 96. Jak wspomniałem, przechodzi lifting w roku 2000 i produkowana jest do 2002 roku i była produkowana stosunkowo krótko, pod maskę. Dzień dobry, witam Państwa. Pod maskę zaczęły trafiać jednostki Renault, które okryły się później złą sławą, tak zwane DCI. Były to 1.9 DCI i 2.2 DCI. Samochód też był wyposażony w silniki sześciocylindrowe. Były dwie V6, jedna konstrukcji Renault, a także wersja pochodząca z PSA, która miała moc 190 koni mechanicznych. Także widać, że ten samochód jakby w Europie może być uznany również za takiego pradziadka minivanów, za jeden z pierwszych europejskich minivanów, który w ogóle powstał i jako jeden z pierwszych, który miał właśnie dostępne tego typu silniki.
silniki. W 2002 roku zakończono produkcję trzeciej generacji i pojawia się nasz bohater, czyli czwarta generacja Renault Espace, która była to najdłużej produkowaną generacją tego modelu, a także jednym z najdłużej produkowanych samochodów marki Renault. Czwarta generacja powstawała już tylko przy udziale konstruktorów i inżynierów właśnie Renówki, bo wszystkie trzy poprzednie, tak jak pierwsza, były budowane przy udziale Matry. Matra już dzisiaj nie istnieje, był to francuski koncern, który oprócz tego, że zbudował Espace'a, konstruował również różne dziwaczne samochody. Ponieważ to jest minivan, no to oczywiście zwiedzanie jego zaczynamy od tylnej części pojazdu i tutaj oczywiście coś, co dla mnie osobiście jest wielką wadą tego modelu. Otóż nie był on nigdy wyposażony w drzwi przesuwne. Samochód do końca swojej produkcji, po dzień dzisiejszy, po szóstą, nie, piątą generację, ma cały czas wielkie skrzydła drzwi otwierane z tyłu i te skrzydła są ogromne po prostu, ich długość jest przerażająca i jak sobie pomyślę, że tędy na ciasnym parkingu mielibyśmy pakować do dziecko do fotelika, no to no, robi się to całkiem niewygodne. Podobnie było z samochodami koncernu WAC i Forda, czyli z eurowanem dwójką. Galaxy, Alhambra i Charan w pierwszej generacji też nie miały drzwi przesuwnych z tyłu, ale w drugiej serii naprawiono swój błąd. Przewagą natomiast Espace'a było to, że występował w dwóch wersjach nadwozia, w krótkiej i w przedłużanej. Krótka to był po prostu Espace, a przedłużana to był Grand Espace. W przypadku czwartej generacji auto było dłuższe aż o 30 cm od tej wersji krótkiej i miało o 6 cm dłuższy rozstaw osi, co sprawiło, że tak naprawdę jako 7-osobowy samochód był bardziej funkcjonalny od tej krótkiej wersji, bo krótka też występowała w wersji 7-osobowej, ale tak naprawdę, jeśli zapakujemy tutaj 7 osób, to nie dość, że te dwie osoby z tyłu nie będą miały specjalnie dużo miejsca, to jeszcze nie zostaje nam praktycznie nic miejsca w bagażniku, ale o tym jeszcze będzie. Jak widać, samochodzik jest całkiem bogato wyposażony, nawet można powiedzieć luksusowo, ale nie jest to właściwie dla każdego Espace'a, ponieważ to jest akurat wersja Initiale Paris, czyli tutaj mamy wyposażenie bardzo bogate, łącznie z tym, że mamy skórzaną tapicerkę, wentylowaną w każdym rzędzie siedzeń, w pierwszym, w drugim i w trzecim, tylko trzeciego tutaj nie ma, bo został wyciągnięty, żeby powiększyć przestrzeń bagażową. Na tylnych fotelach mamy mocowania Isofix, na wszystkich trzech, na tych z tyłu też powinny być, a także mamy możliwość wszechstronnej i dowolnej konfiguracji wnętrza. To znaczy tak, fotele oczywiście możemy przesuwać sobie do przodu i do tyłu, możemy regulować kąt położenia oparcia, żeby się na przykład wygodnie w tym samochodzie rozłożyć. Możemy również przemieniać fotele między sobą, to znaczy możemy skonfigurować wnętrze tak, że tego środkowego nie będzie, a te dwa fotele skrajne będą nieco bliżej siebie. W ten sposób robimy sobie 4-osobowe auto o całkiem sporej przestrzeni dla każdego z pasażerów. I właściciel mówi, że najbardziej lubi właśnie takie ustawienie, ponieważ w ten sposób wygodnie może podróżować z rodziną. Do tego ma sporo przestrzeni, na której może trochę szpargałów upchnąć. Każdy z foteli możemy sobie złożyć, ja pokażę tylko to na tym środkowym, złożyć. A tutaj powstaje nam taki stolik z uchwytami na napoje. Ja bym tutaj podczas jazdy nie trzymał napoju, bo to nie jest taki typowy uchwyt na napoje. Jest też stoliczek, na którym możemy coś sobie zjeść. Oczywiście typowo dla minivana mamy również stoliki w przednich fotelach. Ten już niestety jest uszkodzony, pewnie dzieciaki się nad nim pastwiły, natomiast ten możemy rozłożyć. Jest też uchwycik na napoje. Są kieszenie, są duże kieszenie w drzwiach bocznych, gdzie możemy spokojnie nawet wsadzić 1,5-litrową butelkę wody. Cechą charakterystyczną dla Espace'a, no może nie charakterystyczną, ale bardzo fajne jest w Espace'ie to, że mamy 3-strefową klimatyzację. To znaczy kierowca i pasażer mają swoje nastawy temperatury, a pasażerowie z tyłu mają w drzwiach możliwość ustawienia sobie siły nawiewu. A nawiew mamy też w dachu i dla każdego z pasażerów tuż prawie nad głowami jest właśnie wywiew od wentylacji. Jest on osobny dla drugiego i dla trzeciego rzędu. Espace w sumie, ponieważ był bardzo długo produkowany, do 2014 roku, miał aż 3 liftingi. W 2003 roku pierwszy, drugi w 2010 roku i ostatni lifting w roku 2012, kiedy to już była finalna wersja tego samochodu, produkowana już do samego końca. Ciekawą rzeczą jest to, że foteli z pierwszej fazy, czyli do 2006 roku, nie możemy zamieniać z tych
po 2006 roku, czyli od tego S-Passa do tamtych późniejszych i odwrotnie, fotele drugiego i trzeciego rzędu nie pasują. Mówię o tym dlatego, że często, pomimo tego, że jak mówiłem, samochód bazowo był siedmioosobowy, często tylnego rzędu już nie ma, na przykład ponieważ został wyciągnięty i, no nie wiem, sprzedany do innego S-Passa, który już też nie miał tych foteli. Więc trzeba uważać przy zakupie foteli. Jeśli kupicie S-Passa, który ma tylko 5 foteli i chcecie do niego dokupić trzeci rząd, to musicie szukać w zależności od tego, który rok produkcji auta macie. Przestrzeni tutaj tak naprawdę nie brakuje. Podłoga co prawda jest płaska i co jest dla mnie niemiłym zaskoczeniem, bo nie mamy takich typowych dla mniejszych na przykład vanów renówki, czyli dla Scenica, schowków w podłodze. Jest ich trochę mniej niż w Sceniku, no ale to wynika z tego, że właśnie mamy te szyny do przesuwania foteli. Przestrzeni jest wystarczająco dużo, fotel jest ustawiony dosyć daleko. Ja mam dosyć przestrzeni na nogi, ale tam z tyłu już by było ciasto. Niestety nie testuję tego, ponieważ, no jak mówiłem, foteli tutaj tego trzeciego rzędu w tej konfiguracji akurat nie ma. Zostały wyciągnięte. Przestrzeni nad głową jest dosyć, także na przestrzeni na barki też i myślę, że nawet w trzy osoby byłoby tu całkiem wygodnie i przyjemnie. Najwięcej jednak miejsca oczywiście jest w królewskim, w pierwszym rzędzie z przodu i tam się teraz przejdziemy. Chodźcie. Te drzwi tutaj są strasznie grube, takie masywne, ciężkie. Takie same grube są te drzwi z tyłu. Po zajęciu miejsca za kierownicą mamy tutaj oczywiście bardzo dużo przestrzeni i pierwsze, co nam się tutaj rzuca w oczy, to, że jakby nie mamy deski rozdzielczej. To znaczy jest ona, ale jakby jej nie było, ponieważ jak wyświetlacz centralny jest wygaszony, no to tutaj nic nie ma tak naprawdę. No, znaczy są, oczywiście są schowki. Tu mamy jeden schoweczek, całkiem pojemny. Mamy drugi, w którym znalazłem nawet pilota do radia. Jest ładnie odpisany tutaj Renault. Możemy go podać pasażerom z tyłu i oni sobie wtedy regulują głośność radia. Mamy jeden schowek przed pasażerem, bardzo głęboki, bardzo pojemny. W środku jest również zmieniarka płyt CD. Mamy też tutaj duży, pojemny schowek na środku. W jego głębi jest nawet przełącznik do wyłączania poduszki powietrznej. Wyłączanie odbywa się przełącznikiem, ponieważ nie mamy kluczyka. To znaczy mamy kartę, bo auto jest wyposażone w bezkluczykowy system. Wystarczy, że mamy ją przy sobie i możemy auto otwierać. Jak się do niego zbliżymy, chwycimy za klamkę, auto się otwiera, a jak oddalimy się z tym kluczykiem przy sobie od samochodu, to on się zamyka. Dzisiaj jest to rozwiązanie stosowane bardzo powszechnie w samochodach, natomiast pamiętajmy, S-Pass powstał w 2002 roku, czyli 18 lat temu. Na tamten czas to było rozwiązanie, no, zarezerwowane albo dla bardzo drogich aut, albo w ogóle dla bardzo niewielu aut różnych segmentów, a S-Pass, podobnie jak inne produkty Renault z tamtego czasu, czyli Laguna, Scenic trzeciej generacji, Meganka drugiej generacji, miały już takie rozwiązanie. Tutaj jeszcze na desce rozdzielczej, wracając do tego, mamy jeszcze dwa schowki, które tutaj już ciężko jest otwierać, bo ten materiał się zużył. Pod jednym jest radio i jeszcze taka malutka półeczka, na której możemy coś położyć, a w drugim byłby schowek, przyjemnie skrzypi, ale tutaj w wersji Initiale Paris jest nawigacja. Jeśli chodzi o sterowanie tej nawigacji, no to jest tutaj, to ma pewną wadę, oprócz tego, że oczywiście mapy nie są już wspierane, czyli nie będą aktualne, więcej informacji wyciągniecie ze swojego smartfona, no to obsługa na pewno była dosyć trudna, jak to auto było nowe, ponieważ panel od sterowania nawigacją jest oddalony od kierowcy, jest przed dźwignią zmiany biegów na dole, na tunelu środkowym i trzeba do niego się wychylać i sięgać, żeby to obsługiwać. Tutaj mamy też dosyć daleko włącznik start-stop, którym uruchamiamy auto, a także włącznik od tempomatu, który jest, zainstalowanie go tutaj jest bezsensowne, powinno to być przy kierownicy. Przy kierownicy natomiast na szczęście są przyciski od regulowania nastawami prędkości tego tempomatu. Typowo dla Renówki mamy również taki joystick tutaj do obsługi radia. Także jeśli pasażerowie mają pilota i nam za bardzo pogłośnią radio, to możemy sobie przy kierownicy bez odrywania rąk je ściszyć, nawet jeśli radio jest zamknięte.
Sama kierownica jest bardzo ładnie wykończona, taką jasną skórą, która niestety po latach już nieco nam zszarzała. No i teraz na desce rozdzielczej nie mamy nic, ponieważ panel od sterowania klimatyzacją powędrował na drzwi. Jak wspomniałem już siedząc tam z tyłu, jest to trzystrefowa klimatyzacja. Tutaj kierowca ma ten główny panel, w którym steruje wszystkim. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ jest on pod ręką, a nie daleko na desce rozdzielczej. Pod ręką mamy również sterowanie do szyb. Natomiast obsługa tego po latach może być nieco utrudniona, ponieważ przyciski lakierowane się wycierają i nie za bardzo wiadomo, który do czego służy, więc trzeba się z tym jakby oswoić. Użytkownicy zgłaszają również z tym problemy z tym panelem, że nie zawsze on działa. No to dlatego, że przewód jest poprowadzony do drzwi i może gdzieś tam się przecierać, mogą się tworzyć tak zwane zimne luty, no i po jakimś czasie może to po prostu już nam nie funkcjonować. To jest jedna z bardziej zawodnych rzeczy w S-Passie. Poza tym wnętrze wykończone jest bardzo ładnie. Skóra wygląda na dosyć dobrej jakości i na materiał, który jest odporny na zużycie. Nawet wygląda lepiej niż ta skóra, którą widzieliście w Chryslerze Voyagerze na moim kanale. Jak wspomniałem, auto jest również wyposażone w ten panoramiczny dach. Przełącznik do sterowania dachem jest tutaj nad kierowcą i to jest takie pokrętło. I teraz, no momencie, teraz... Kluczyk trzeba włożyć jednak, żeby to obsługiwać. Chyba że silnik jest odpalony, to kluczyk możemy mieć w kieszeni. I teraz... O, jedzie. Fajny ma kształt tutaj. Dobra, dojechał. To się chyba tak robiło. Aha, bo tu mogę... Na ile to jest teraz? Ja muszę to obadać, bo to jest... O! Czyli tak mogę tak sobie uchylić. A mogę też robić tak, czyli na 2/3. Tak. A ten jest do końca. A ten... Nie wiem, do czego jest. Kurde, jakie to skomplikowane. Kręcąc w prawo, otwieramy dach. W pierwszej pozycji lekko go uchylamy. To w tej miało być? Nie. Dobra. Im dalej przekręcimy to pokrętło, tym dach otwiera nam się szerzej. Aż do samego końca, tworząc ogromne właśnie okno dachowe nad kierowcą. O, teraz go sobie odsunę do końca. No po prostu piękna sprawa, można tutaj podziwiać niebo i oddychać świeżym powietrzem na postoju. Nie wszystkie S-Passy to miały, natomiast te bogatsze wersje, taka właśnie jak Initiale Paris, Initiale Paris już miały. Co do schowków, jeszcze w kieszeniach bocznych mamy tak bardzo duże kieszenie, gdzie możemy nawet... O! Gdzie możemy nawet postawić na sztorc dwulitrową butelkę wody. Pod moimi nogami jest jeszcze jeden taki schowek, gdzie mieści się wzmacniacz, zdaje się, od radia. Nie wiem, czy wszystkie takie coś miały. Tu mamy dwa cup holderki, w których leży jakaś wyścigłowa, bo dzieciaki jeżdżą autem. Mamy popielniczkę, w której jest ukryte gniazdo 12V. Mamy osobną też zapalniczkę, czyli mamy dwa gniazda do ładowania na przykład telefonu czy nawigacji. Fotele są podgrzewane, a także regulowane elektrycznie. Wszechstronna regulacja jest również na fotelu pasażera, natomiast z pamięcią jest tylko fotel kierowcy. Zauważyłem, że na przykład po zamknięciu auta ten fotel się gdzieś tam przestawia, a po otwarciu ustawia się w ostatnią zapamiętaną pozycję. Tak wyposażony samochód to jest dla wielu zaleta, jednak wadą S-Passa jest to, że... Wyłączę go. Wadą S-Passa jest to, że ta elektronika potrafi być zawodna już po latach. Niestety, oprócz tego wspomnianego panelu klimatyzacji, także zdarza się, że któryś tam z podzespołów zaczyna nam szwankować. W tym samochodzie, który pochodzi z roku 2004, nadal na szczęście wszystkie elektryczne podzespoły działają. Wadą tego rozwiązania jest również to, że niestety szybciej zużywa się akumulator, ponieważ obsługuje tyle elektroniki tutaj, że niestety trzeba myśleć o jego wymianie mniej więcej co 3 do 5 lat, ponieważ pewnego pięknego dnia, szczególnie w wersjach wysokoprężnych, możemy już renówki rano nie odpalić. Pod kierowcą jest również cięgno do hamulca ręcznego, który jest elektroniczny, jak w większości renówek z tamtych czasów. Przyciski do wyłączenia zestawu głośno mówiącego, a także do wyłączenia ESP i do wyłączenia czujników parkowania. Tak,
Tutaj są jeszcze oczywiście też lampki. Każdy rząd ma jakby swoje oświetlenie. Pod osłonami przeciwsłonecznymi są lusterka, które są również podświetlane lampką. Mamy fotochromatyczne lusterko. System audio jest również dobrej jakości. No i poza tym jest tu bardzo przyjemnie, bardzo luksusowo tak naprawdę. No. To też jest wada Espaców, to znaczy ta odklejająca się tutaj okładzina deski rozdzielczej, która wygląda bardzo przyjemnie, jest to ciekawe kolorystycznie, nie jest takie szare, nudne, no ale się zużywa i odkleja. Podobno dostać taką klapkę do otwierania tych schowków jest bardzo trudno, a jeśli już są, to są bardzo drogie. Wadą jest również to, że te plastiki tutaj lakierowane na górnej części deski rozdzielczej też się wycierają po jakimś czasie oraz to, że daszek prędkościomierza lubi sobie poskrzypywać. Podczas jazdy może to nie jest jakieś mocno dokuczliwe, no ale jednak to jest element, który po jakichś latach eksploatacji oczywiście będzie wykazywał zużycie. Dobra, opowiedziałem z grubsza, idziemy zajrzeć pod maskę. A, jeszcze muszę ją tylko otworzyć. Maska nie jest jakaś duża, ale plusem dla mnie jest to, że mamy amortyzatorki. Tutaj mamy jednostkę dwulitrową doładowaną, czyli 2.0 turbo. Jednostka ta występowała w dwóch odmianach, w wersji wolno ssącej, która miała moc 140 koni i takiej jak ta. Przedliftowa wersja miała 163 konie, poliftowa 170 koni, 250 Nm momentu obrotowego. No pozwala wystarczająco sprawnie poruszać się tym samochodem. Pozostałe jednostki napędowe to były również jednostki V6, jednostka 3,5 litra, która generowała moc 240 koni mechanicznych w tym samochodzie, 240 koni mechanicznych w minivanie, która to jest konstrukcją Nissana właśnie i taka jednostka była też stosowana w nieco mocniejszej wersji w Nissanie 350Z na niektórych rynkach zwanym Nissanem Fairlady. Także to jest taki no, tatusiowóz z niezłym zacięciem sportowym. Dostępne były skrzynie manualne sześciobiegowe, piątka chyba też występowała tutaj i także były skrzynie automatyczne i to były automaty, które charakteryzowała całkiem niezła trwałość, a ich powiedzmy obsuga tudzież wymiana sterowników wcale nie jest specjalnie droga. Automaty były pięciobiegowe. Dwulitrówka jest również konstrukcją, która pochodzi tak naprawdę z Nissana. Do tego były jednostki wysokoprężne. Najmniejsza 1.9 DCI, te słynne francuskie DCI, jest to jednostka najmniej polecana do tego samochodu na równi z silnikiem 2.2 DCI. W 1.9 DCI mamy wadę fabryczną, która może doprowadzić do zużycia panewek wału korbowego. Są problemy z układem wtryskowym, których lejące wtryski mogą doprowadzić do wypalenia się tłoka. Są też problemy z uszczelkami pod głowicą, problemy ze sterownikami tego silnika, problemy również ze sterownikami turbo i tak naprawdę ten silnik to jest jeden wielki problem. W 2.2 niby było mniej wolno od wad, ale tam napęd rozrządu z kolei jest wadliwy. No i tych silników po prostu lepiej unikać. Oczywiście zdarzą się osoby, które powiedzą, że mają 1.9 DCI, skrócili zalecany interwał wymiany oleju z 30 tysięcy km do 15 czy do 10 i jeżdżą bezproblemowo, no ale są to raczej przypadki marginalne. Większość ludzi jednak ma problemy z tymi dieslami. To nie była udana konstrukcja. Co ciekawe, te silniki występowały również w Volvo. W Volvo V40 na przykład pierwszej generacji i Volvo nie miało tych problemów z tymi silnikami. Nie wiem, to jaka była różnica dokładnie w ich konstrukcji. Może faktycznie to, że Volvo zalecało krótsze interwały wymiany oleju. Co 15, a nie co 30, tak jak Renault. Jeśli chodzi o pozostałe jednostki wysokoprężne, to były również jednostki 2.0 DCI konstruowane we współpracy z Nissanem w trzech wersjach mocy 130, 150 i 170 koni mechanicznych. Tak naprawdę za najlepszą uznaje się tą 150-konną, najbardziej trwałą. Najlepszą dynamikę będziemy mieli oczywiście mieli w 170-konnej, a ta 130-konna jest raczej troszeczkę za słaba do tego samochodu. Dokładnie też nie pamiętam, wersje chyba 150-konne i 130-konne
występowały bez DPF-u. Uwaga, po 2012 roku, czyli po ostatnim lifcie, dostępne były już tylko dwulitrowe DCI silniki. Żadnych innych już nie było. Nie było jednostek benzynowych, natomiast do właśnie 2012 były te pozostałe benzyny, o których wspomniałem. Jednostka 2.0 Turbo jest uznana za jednostkę bardzo trwałą i mało problematyczną. Ten samochód, no jakby również, jeśli chodzi o jego ogólne koszty utrzymania, to jest dosyć tanim samochodem. Tak naprawdę obiegowa opinia o tym, że samochody francuskie są awaryjne, jest tworzona raczej przez tych, którzy zazdroszczą bezawaryjności i bezproblemowej albo taniej eksploatacji właścicielom Renault, przez właścicieli WAG-ów na przykład, które wcale też w przypadku aut z podobnych lat produkcji wcale nie są wolne od wad mechanicznych. Jeśli chodzi o jednostki wysokoprężne, był jeszcze jeden silnik, którego należy unikać. Jest to jednostka 3 litry V6. Silnik, który no jest jeszcze większym problemem niż pozostałe wymienione dwa silniki diesla, te z rodziny DCI, ponieważ samochód miał problem z układem wtryskowym i z przegrzewaniem się, a ponieważ są tam, wiadomo jak to w V6, dwie głowice, więc jego naprawa jest dosyć droga. Do tego łańcuch rozrządu, który się rozciągał, o Boże, o matko, unikajcie tych silników w Renówkach wszelkiej maści, także w Oplach i w Sabach, bo ten silnik też tam był montowany. Najmniej kosztową, oczywiście w obsłudze, będzie wolnossąca wersja, 140-konna, jednak nie zapewni ona zbyt dobrych osiągów, a do tego spalanie będzie niewiele mniejsze niż w wersji doładowanej. W wersji doładowanej oczywiście dochodzi nam turbosprężarka, która no wiadomo przy pewnych przebiegach może się zużywać. I tutaj w przypadku tych jednostek, czyli doładowanych dwulitrowych benzyn, również zaleca się skrócenie interwału wymiany oleju z 30 tysięcy do 15 tysięcy kilometrów. Tak. Poza tym, mechanicznie samochód tak naprawdę jest zbudowany na płycie podłogowej Laguny drugiej generacji. Co za tym idzie, z przodu mamy Mack Persony, dosyć trwałe i tanie rozwiązanie, jeśli chodzi o jego eksploatację. Z tyłu mamy belkę skrętną, rozwiązanie stosowane właśnie we Francuzach powszechnie. Rozwiązanie to ma plusy, ponieważ pozytywnie wpływa na komfort. I drugim takim plusem jest to, że jest to kompaktowe rozwiązanie. Co za tym idzie, możemy uzyskać większą przestrzeń w bagażniku. Skoro mówimy już o tylnej części pojazdu, no to na szybciutko jeszcze zajrzymy do bagażnika. Chodźcie. Cyk. O! Wielkie propsy dla Renówki za rozwiązanie, którym jest możliwość osobnego otwierania tutaj, aha, bo mamy dwa przyciski, tylnej szybki. Samą tylną szybkę możemy sobie otworzyć. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do bagażnika i możemy coś na szybko wyjąć bez potrzeby otwierania tylnej klapy. Takie rozwiązanie również było na przykład w Sceniku pierwszej generacji poliftowym. Tutaj oczywiście mamy na dole, o Jezu, na dole mamy oczywiście drugą klameczkę elektroniczną, która otwiera nam tą gigantyczną klapę. Pod klapą swobodnie możemy sobie stanąć, przynajmniej ja mogę sobie stanąć, takie zalety. Mamy tutaj dosyć foremną przestrzeń bagażową i płaską podłogę właśnie dzięki tej belce skrętnej, która jest właśnie konstrukcją taką kompaktową i płaską. W bagażniku, no tutaj widać ślady tego, że trzeci rząd był. Mamy tutaj wystające szyny od zamocowania foteli. Po bokach mamy schowki w obudowie nadkoli. Mamy miejsce na zainstalowanie kubka. Mamy rolety na okna dla pasażerów trzeciego rzędu. Po drugiej stronie też tutaj są jakieś schoweczki. Przestrzeń bagażowa w tej krótkiej wersji przy wszystkich fotelach tylnego rzędu to jest, uwaga, 269 litrów. No kurde, jak na minivana to strasznie mało. Dlatego nie dziwię się, że właściciel tego samochodu, nie mając tak dużej rodziny, pozbył się trzeciego rzędu siedzeń, żeby tą przestrzeń bagażową powiększyć. I w tym wydaniu, no mniej więcej mamy około 800 litrów. Maksymalne powiększenie przestrzeni bagażowej to jest około 2800 litrów po wyjęciu wszystkich foteli. Jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę. Tutaj, tu brąsia, tak jest. Ten fotel też, jak widać, wszystkie właściwie fotele możemy rozłożyć do tej pozycji, więc bez ich wyciągania
też swobodnie możemy sobie powiększać tą przestrzeń bagażową. W wersji Grand, czyli w tej większej, w Grand S-Passie, ta przestrzeń bagażowa bazowo to było już 470 litrów. No to już jest całkiem ok. Przy wyjęciu wszystkich foteli mamy aż 3000 litrów. No i w ten sposób mamy małego dostawczaka. No, także tak z grubsza powiedziawszy, no to by było tyle. Aha, jest tutaj jeszcze dodatkowe gniazdo na 12 V do ładowania, co też jest ogromnym plusem, czyli w sumie takich gniazd w całym samochodzie mamy 3. A to co się z tym robi? A, to się też... To się też otwiera. Tu też mamy schowki. Takie niezbyt intuicyjne, ale da się tam coś jeszcze wpakować. Samochód ma dokładany hak przez Westfalię, także też fajne rozwiązanie, jeśli taka opcja była w S-Passach, no to i dociągania przyczepy też ten samochód nie się nada. Dobra, mogę to już zamykać, a wy sobie obejrzyjcie, jak S-Passik się pięknie prezentuje do muzyki. Oczywiście jak wsiąść, o jest, w gablotę i bryknąć się kawałeczek. Jedziemy. No otwórz się. O. Całkiem żwawy. Wiem, że wrażenia są inne, ale to wrażenia są takie dlatego moim zdaniem, że nie mamy tutaj normalnego analogowego prędkościomierza, tylko ten cyfrowy, bo nasz mózg, przynajmniej mój, jest przyzwyczajony do tego, że kiedy przyspieszamy, widać od razu, że coś się dzieje, że wskazówka jakby idzie do góry, cały czas mamy ten progres jakby widoczny na prędkościomierzu, a tutaj ponieważ te cyferki zmieniają się, tak? No niby widać, że coś tam się dzieje, ale nie odbieramy tego jako zbyt gwałtowne przyspieszenie. Jest 7, potem jest 8, potem jest 9, potem są 3 cyferki nagle. Jakoś nie wydaje się to tak bardzo szybko się dziać, jak w przypadku samochodów z analogowymi wyświetlaczami. Ale silnik naprawdę sobie daje radę z tą masą. Wierzcie mi, że ta jednostka napędowa jest na pewno jednym z lepszych wyborów do S-Passa. No, te 170 koni mechanicznych mocy i 250 Nm wystarczą do spokojnego poruszania się, a spalanie tak naprawdę na komputerze w tej chwili mam 12,3 litra średnie spalanie. Pobawiłem się trochę. Auto jeździ głównie na krótkich odcinkach w mieście. Myślę, że do końca tej przejażdżki jak zwykle zejdę do jakichś niższych wartości, no ale diesle w przypadku S-Passa wcale nie palą wiele mniej. To spalanie oscyluje około 10 litrów na setkę, a osiągi mamy mniej więcej podobne, o ile nie gorsze w przypadku tych słabszych turbodiesli, czyli wersji na przykład 130-konnej. Także tutaj ta benzynka jest dobrym kompromisem, tym bardziej, że benzyna, jeśli chodzi o jej utrzymanie w dobrej kondycji, jest na pewno, będzie na pewno tańsza od turbodiesla. Samochód wprawia mnie w taki dysonans
mogę powiedzieć, ponieważ układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny jak na auto tej wielkości, jak na minivana tej wielkości. Po prostu jest dosyć ostry, reakcja na ruch jest bardzo prawidłowa i natychmiastowa. Pomimo tego też, że auto ma dosyć duże koła i szerokie opony, no to naprawdę precyzja jest całkiem niezła. Ale to, jak to auto się przechyla przy zmianie kierunku jazdy, to jest jakaś masakra. Jeśli jeździliście kiedyś starym Mercedesem, tej takiej starej daty Mercedesem, mieliście wrażenie, że auto na zakrętach podpiera się lusterkami, no to nie, tak nie było. To Espace się podpiera lusterkami. To auto po prostu się kładzie na boki, jakby... Jezus, no ponton do potęgi. I to właśnie sprawia ten dysonans, bo z jednej strony możemy całkiem dobrze i ostro pojechać tym samochodem, natomiast zawieszenie absolutnie za ruchem kierownicy nie nadąża. I no to może przyprawić troszkę, nam dostarczyć troszkę adrenalinki przy szybko pokonywanych zakrętach, bo nigdy nie wiemy, czy to auto skręci, czy się położy. Jezu, czy wyjedziemy z zakrętu jeszcze na czterech kołach, czy tylko na dwóch. Ale poza tym oczywiście zawieszenie umila jazdę niesamowicie właśnie komfortowym zestrojeniem. Samochód też niezbyt mocno pochyla się przy hamowaniu, chociaż jest to dosyć odczuwalne. Przy przyspieszaniu maska nie podnosi się mocno do góry, dlatego że silnik nie ma na tyle mocy, ale w ogóle zestrojenie jest odpowiednie dla tych komfortowych francuskich aut, tych mięciusich samochodów. Dla mnie to jest oczywiście wada, bo ja lubię auta, które są raczej te sztywniejsze, albo chociaż takie, które są tak zestrojone, że możemy szybciej pojechać po krętych drogach. No tutaj niestety nie możemy. Dla wielu z Was będzie to jednak zaleta, ponieważ możemy bardzo łatwo ukoić do snu dzieciaki i żonę podczas trasy, a sami nie przyśniecie, no bo no nigdy nie wiadomo, czy samochód przy następnym zakręcie się nie przewróci. Pozytywna jest też praca skrzyni biegów, w sensie lewarka zmiany biegów, ponieważ przyznam Wam się szczerze, że sam miałem kiedyś renówkę minivana. No dobra, miałem Scenika pierwszej generacji, Phase 2, 2003 rok, ostatni wypust. No i tamta wajcha po prostu, wajcha nieładnie powiedziane, tam drążek zmiany biegów żył własnym życiem, a precyzji miał mniej więcej tyle, co... No nie wiem, no mieszanie tym drążkiem to było coś jak kręcenie sera na sernik. No po prostu nigdy nie wiadomo było, czy w dobry bieg się trafi. Tutaj pomimo sześciobiegowej przekładni, ta precyzja jest nienaganna. Naprawdę nawet dużo lepsza niż w przypadku sześciobiegowej skrzyni w C8, którą testowałem, jeśli chodzi o serię 500+. Tutaj skok lewarka jest też dosyć spory, ale precyzja jest naprawdę całkiem niezła jak na renówkę. Tutaj duży plusik dla Espace'a właśnie za to. Samochód też jakoś niespecjalnie jest głośny, jeśli chodzi o pracę elementów wnętrza. Oczywiście słychać to, że tam coś z tyłu drga, ale to dlatego, że fotele po prostu w ten sposób pracują między sobą, bo są niezależne i to jest właściwe dla aut z niezależnymi fotelami tylnych rzędów. Natomiast samo wykończenie wnętrza jakoś nie dostarcza mi nieprzyjemnych dźwięków. Test jeszcze średnicy zawracania. Troszkę zahaczyłem trawy, ale zawinął całkiem nieźle. Dużo lepiej od mojej Previ, od C8 i od Voyagera, które tutaj mieliśmy. Ten komfort jakby potęguje oczywiście poczucie przestrzeni, które jest właściwe dla minivanów, ale tutaj w Espace'ie jest to jako ponadprzeciętne, można powiedzieć. Deska rozdzielcza jest zupełnie płaska, jest daleko i jest nieabsorbująca, ponieważ oprócz wyświetlacza od prędkościomierza, który jest wyświetlaczem właściwie ogólnym, nic tutaj nie ma. Do tego za kołem kierownicy też mamy pustą przestrzeń. Słupki A, właściwie są dwa, bo to jest słupek A i A+, no są tak cieniutkie i powierzchnia szklona jest tak duża, że oprócz tego, że mamy doskonałą widoczność, to jeszcze też mamy takie wrażenie przestrzeni. Co do tej widoczności, no to jest tak, że siedząc za kierownicą tego auta,
w jakimkolwiek kierunku nie obrócicie głowy, nie ma martwego pola. To jest fantastyczne, to jest coś, czego brakuje wielu współczesnym konstrukcjom samochodów, ponieważ te słupki A są strasznie grube, a tutaj są dwa cieniutkie, dodatkowo trójkątna szybka, super, super sprawa. Tą przestrzeń też potęguje oczywiście szklony dach, który też jakby sprawia, że czujemy się, jakbyśmy jechali z o wiele większym samochodem niż Espace, jest o wiele bardziej komfortowym, chociaż ten samochód jest duży i komfortowy. Do tego jeszcze mamy podłokietniczek tutaj z regulacją. Tunel środkowy, jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo nisko i daleko. Nawet niewygodne jest z pozycji kierowcy sięganie do obsługi nawigacji, no ale to wszystko sprawia, że czujemy w tym aucie naprawdę i mamy tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca, a dzięki temu też poczucie takiego bezgranicznego komfortu. No i jeszcze z tym zawieszeniem mięciusim, no to wszystko się składa do kupy tak. Fantastycznie. No nie, no przechyla się, ale jakoś tam się trzyma, no nie, tragedii nie ma, no. Nie ma miejsca już, do widzenia. To jest teraz, film będzie kręcony. No manewrowanie, że ci powiem, bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. No i to teraz się robiło tak, że tu off. Alright! Plusem tego samochodu jest nie tylko jego wygląd. Jak przystało na renówkę, samochód jest też dobrze zabezpieczony antykorozyjnie i w porównaniu do niemieckiej konkurencji na pewno będzie od niej wolny. Już nie mówię o japońskiej czy o koreańskiej konkurencji. Samochód również znosi dobrze instalację gazową, również w wersji z silnikiem doładowanym. Bezproblemowo współpracują z instalacją gazową, jak przystało na renówkę. Z uwagi na to, że auto było produkowane właśnie przez 12 lat, rozpiętość cenowa na rynku aut używanych jest bardzo duża. Najtańsze Espace możemy już kupić za około 6-7 tysięcy złotych, jednak w większości przypadków będą te auta wyposażone właśnie w silniki 1.9 bądź 2.2 DCI. I tutaj to jest absolutnie zabronione kupowanie Espace'a z takim silnikiem. Po prostu nein. Za około 10 do 15 tysięcy złotych możemy kupić tą dwulitrówkę wolno sącą albo dwulitrową benzynę z początku produkcji. Tylko uwaga na te 2 litry turbo, ponieważ wiadomo, że silnik doładowany wymaga nieco więcej dbałości i warto kupić takie auto ze sprawdzoną historią serwisową. Im młodsze będzie auto, tym zwiększamy swoją szansę oczywiście na jednostkę 2.0 DCI i tutaj już trzeba się liczyć z kwotą około 20, powiedzmy 25 tysięcy. Najdroższe egzemplarze z końca produkcji kosztują około 45 tysięcy złotych. Podaż Espace'ów jest bardzo duża, jest z czego wybierać na rynku wtórnym i polecam Wam obejrzeć kilka aut, powiedzmy, dla porównania. W zależności od tego, jak będziecie eksploatowali ten samochód, czy na trasach, czy w mieście, no to tutaj możecie wybierać między silnikami diesla i benzynowymi, natomiast ja nie nastawiałbym się na wybór jednostki napędowej w Espace. Tak naprawdę dużo ważniejszy w przypadku kilkunastoletniej renówki jest jej ogólny stan techniczny i to, w jaki sposób była serwisowana podczas swojej eksploatacji. Jeśli będzie to, no powiedzmy, dobra jednostka napędowa, czyli 2.0 benzyna wolno sąca, ale samochód będzie po prostu zajechany i tak doprowadzenie go do jakiegoś ładu, tej elektroniki, która jest w środku, pochłonie sporo nakładów. A jeśli będzie to auto, które ma ten mniej polecany silnik, na przykład 2.0 DCI 170-konne, a będzie w dobrym stanie, to i tak warto taki samochód kupić. Dla mnie osobiście jednak nie byłby to pierwszy wybór, jeśli chodzi o auta tego segmentu. Pomimo jego niewątpliwych zalet, pomimo trwałych jednostek napędowych w porównaniu na przykład do tych aut koncernu PSA i Fiata, pomimo dużo lepszego wyposażenia niż w przypadku aut niemieckich i pomimo lepszego wyglądu niż w przypadku aut niemieckich, pomimo tego, że jest również wolny od korozji w porównaniu do aut azjatyckich, no to jednak główną wadą jest to, że nie ma przesuwnych drzwi z tyłu. To nie jest dla mnie prawdziwy minivan, bo to jest takie nadmuchane kombi bardziej. Ale jeśli na przykład kombi nie wystarcza Wam do tego, żeby
swobodnie poruszać się gdzieś z rodziną, jeśli brakuje Wam przestrzeni, no to Espace będzie jednym z lepszych wyborów, jeśli chodzi o ten segment samochodów dla Was. Jeśli tym bardziej lubicie komfort podróżowania, no to będzie już to na pewno najlepszy wybór, bo jeździ chyba najbardziej komfortowo ze wszystkich aut tego segmentu, jaki miałem przyjemność sprawdzać dla Was na moim kanale. Spotkanie wyszło nam tak na szybko, trochę improwizacji, trochę gadania z pamięci, ale mam nadzieję, że Wam się i tak podobało, że ten film rozwiał Wasze wątpliwości, a także był dla Was w jakiś sposób pomocny i pomógł Wam trochę przybliżyć jakby tą generację Espace'a. Jeśli tak, no to zostawcie mi oczywiście lajka, jeśli nie, to bardziej od dislajków wolałbym komentarz, być może będę mógł poprawić coś w następnych materiałach, opowiedzieć o czymś, o czym tutaj nie wspomniałem. Polecam inne filmy z tej serii, czyli z serii 500+, o minivanach polecam serię moją główną, moje kruczek, auta z lat 90. A także polecam Wam Modern Era, gdzie dla porównania z Espace'em możecie sobie obejrzeć na przykład duże rodzinne kombi. Między innymi oczywiście. Tymczasem żegnamy się, do zobaczenia w następnych odcinkach i seriach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Aha, subskrypcja, cześć! Trochę skrzeczy jednak w środku. Trochę ta buda pracuje. Słyszycie? Jednak jest, jest. To C8 była lepsza pod tym względem. Warning. Tire pressure check. Not functioning. Not functioning. Not functioning.